Siemanko, a jej, to nie ten skład, to nie ten skład, oczywiście zły skład wybrałem. Zaczynamy z zwykłego futa. Tak to właśnie wygląda. Odcinek zrobię, był na kanale, a postanowiłem, że będę dalej nagrywał. Oczywiście co jakiś czas będę wrzucał tą serię. Kariera będzie dla mnie i tak ważniejsza. Jedziemy zwykłym futem, gdzie od brązowego gówna do błyszczących, najlepszych kart w Ultimate. Mój pierwszy przeciwnik. Pierwszy mecz był dla mnie, tak się dziwnie grało tymi brązakami, to był dla mnie wielki dramat. Aż mi się odechciało grać, będę z wami szczery, tak mi się nie chciało grać tego spotkania potem, jak zobaczyłem, jak oni grają, jakie to są te podania. No jestem trochę przyzwyczajony do grania tym moim składem, co na początku 10 odcinka. Ja wiem, że nie jest jakiś genialny, wszyscy mają ikony, nie ikony, nie wiadomo co w ataku, co w obronie, co w pomocy. Taki zwykły skład La Liga. Ale mi się nim gra fajnie. Mogłem mieć lepszy, ale nie mam. Ale zaczynamy. Gramy w zwykłego futa. Oczywiście Griezmann. Na tym zgraniu coś fatalny. Kompletnie mało co grał. Tak dziwnie mi się nim grało w porównaniu do tego mojego Griezmana na pełnym zgraniu. Mój rywal tutaj wyrównuje. No mój rywal nie był jakiś mega graczem. Ale tutaj Josh Vela mu pięknie strzelił. No po prostu kapitalnie. Już się bałem, że przegram ten mecz. Bym przegrał pierwszy mecz w serii, to nie wiem, czy to go nagrywał. To był mecz zajebisty. Ten Griezmann w polu karnym jest faulowany. Mamy na szczęście rzut karny. Trzeba jak najszybciej kupować zawodników, którzy potrafią podawać. Są jacyś zwrotni, bo to, co mam na ten moment, to jest po prostu istna tragedia. Ale tak to jest, jak się zaczyna tymi brązakami. Choć tak naprawdę ostatni raz z brązakami zaczynałem Ultimate, no mojego pierwszego chyba. O, tak, pierwszego na pewno w 12. Na 11 podszedł Berahino, zawsze na to upie sobie zrobił już taki złoty skład grywalny z Premier League. No i oczywiście też idziemy w Premier League. Tutaj Ryan Mason miał świetną akcję. Biegnie, biegnie, ale niestety nie trafia. No niestety, no mógł nas wyprowadzić na prowadzenie, ale się nie udało. Mój w końcówce, mój przeciwnik mógł wygrać. Charlie Austin, ale tu dobrze wyszłem bramkarzem. Zareagowałem, no i pierwszy mecz jest remisowy, no dramat, wielki dramat, chciałem w drugim meczu się odkuć, postanowiłem, że się tak skupię, jakbym grał w lidze pierwszej, Foot Champions, żeby po prostu wygrać. Zarobiłem końcy, postanowiłem wydać na Lanziniego, SPO, w końcu ktoś, kto będzie umiał podać piłkę. I oczywiście po wykonaniu tam kilku tych zadań codziennych i tych zadań wprowadzających, jak tu widzicie, dostałem ładny zastrzyk gotówki, 300 monet. Wiem, że to jest niesamowite i kupiłem na atak Andre Greya. Myślę, że to jest napastnik sam raz na 10, 9 ligę. A tu skład mojego drugiego przeciwnika, widać, że przeszedł Huntera. Ja do tej pory nie przeszedłem, 17 nie przeszedłem, czekaj, czy w 18 mi się to uda. Ale ten mecz już był inny. Był tragiczny, tak lagowało, cały mecz lagowało. Koleś się nazywał Czeczen United, grałem z kimś w Czeczenii, to się nie dziwię, że takie lagi były. Świetnie wypuszczony Griezmann, podał do Greya, a Grey sweaty, od piętki, 2 do 0. No w tym meczu nie dałem żadnych szans mojemu przeciwnikowi. Dawno się nagrywałem i znowu mam wady wymowy. Tutaj strzał Greya, niestety słupek. No Grey grał kapitalnie, no 10 liga to jest dla niego, 9 myślę tak do 5 może dociągniemy na tym Greyu. Tutaj Griezmann, świetny dribbling, wchodzi w pole karne, Antoine Griezmann, niestety poprzeczka, Lanzini nie dobija piłki główką. Coraz bardziej laguje, Anderson, co on tu robi, pyk, pyk, pyk. Zablokowany strzał, podał do Greya, Grey w polu karnym strzela, 3 do 0. Jeśli chodzi o karierę, Barcelona będzie w czwartek spokojnie, no nie miałem czasów teraz, żeby nagrywać. I bardzo dziękuję, tak w połowie filmu, za 50 subów. Mam 53 suby. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że może do 100 subów dojdziemy do wakacji. Antoine Griezmann pięknie kończy akcję. Akcja mojego przeciwnika w końcu się obudził. No i Jack Carini strzela bramkę z główki. No, na pewno ma najlepsze główki w FIFA. Tutaj kolejna szansa. Lanzini strzela, ale broni bramkarz. Ale to jeszcze nie koniec tej sytuacji. Zaczynamy rzut rożny. Ryan Mason. Pięknie, piętką do Lanziniego. Palmer. Ja myślałem, żeby w tych odcinkach oprócz gameplayu opowiedzieć na jakieś ciekawe tematy związane z piłką nożną.
Jakieś takie na czasie, co by na to? Może była fajna interakcja na ten moment, co dzisiaj się dzieje. Laporte, najdroższy piłkarzem Manchesteru City w historii, 57 milionów funtów. Myślę, że to jest zajebisty transfer. Guardiola zrobi z niego takiego koksa, jak zrobił z Otamendiego, jestem tego pewien. No i czekamy na Aubameyanga. Wszystko zależne od tego, czy Borussia znajdzie sobie następcę. Jeśli Borussia nie znajdzie, no to Auba zostanie, ale tam jest jakaś wymiana, być Chelsea, Arsenal i Borussia. Jutro ostatni dzień okienka, więc powinniśmy się wszystkiego dowiedzieć. Tutaj strzelam bramkę, bramkarzem robię daba. Dzisiaj coś jeszcze ciekawszego się działo? Nie wiem, ja żyję Premier League, więc tak naprawdę z innych lig naprawdę mało co obserwuję. Ale no, dla mnie w Premier League, jeśli chodzi o Premier League, to na pewno Laporte dzisiaj, transfer do Manchesteru, kontrakt do 2023 roku. I City ma najdroższą obronę w historii piłki nożnej. Ponad 200 tysięcy, 200 milionów kosztuje obrona Manchesteru, jeśli chodzi o Mendiego, Stonesa, Walkera i właśnie Laporte. Aubameyang przejdzie do Premier League, jego karta w FIFA, Boże, w Premier League, atak z Lacazette'em w rzeczywistości, no może miażdżyć system, ale jak to zrobi Wenger, nie wiadomo. No i jeszcze ostatni taki news, 55 milionów jakieś godzinę temu City zaoferowało za Riyata Mahreza, na Sancheza ich nie było stać, Mahreza dają tyle. No jestem ciekawy, czy dojdzie do tej transakcji. No jutro moim zdaniem będzie jedno wielkie boom na rynku transferowym. Oczywiście deadline, będzie tyle newsów, się pogubicie sami. Ja już się gubię, co kto gdzie idzie. Ale myślę, że Riyad Mahrez do City, no Mahrez chce odejść. Zgłosił chęć transferu i City, kuźwa, to by było coś niesamowitego. Ale myślę, że okienko transferowe podsumujemy sobie w następnym odcinku. Postaram się skupić na wszystkich ciekawych ruchach, nie tylko na Premier League. No niestety ja jestem człowiekiem od Premier League. Tutaj widzicie paczkę, co dostałem dodatkowe w końcu, więc w następnym odcinku wydamy 2800 końców na zmiany, na jakieś upgrade'y tego zajebistego składu. A co wy na transfer Laporte do City i transfer Auby do Arsenalu? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że następnym razem lepiej się wysłowię, bo dzisiaj coś seplenie jakbym nie umiał mówić. To tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do następnego. Zostaw łapkę w górę.